Ogień, huragan i mam wrażenie, że przez cały czas w biegu. A może takie są mamy? Nie wiem, zapytam. Pani Beata, żona, mama, dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego ciągle w biegu? Bo życie jest ruchem. Nie można, chcąc żyć w pełni, być statycznym. I wcale nie ciągle, bo też jeżdżę na ćwiczenia świętego Ignacego i to zawsze bawiło moich studentów. I mówili, pani Beato, ale jak pani 8 dni będzie milczała? Mówię, no właśnie, ten kto dużo mówi, lubi milczeć. Trzeba? Bardzo. No bo w ciszy przemawia Pan Bóg. No Jezus też szedł na pustynię. I to samo, może nie na pustynię, ale prosił swoich uczniów, żeby się oddalili. Bo bez takiego fizycznego wypocznienia, w końcu ciało, to tak jak święta Hildegarda mówiła, szata, którą trzeba będzie zwrócić. Więc nasze ciało potrzebuje, ale nasz duch też w szczególności. Usłyszeć można w ciszy. System naczyń połączonych. Jeżeli choruje dusza, zaczyna chorować ciało. I chyba na odwrót. To każdy z nas ma takie doświadczenie osobiste, prawda? Że jeżeli bardzo źle się czujemy, jesteśmy chorzy, nasze ciało jest obolałe, to i modlitwa, i takie nawet akty strzeliste stają się wysiłkiem. A jeżeli jesteśmy w dobrostanie, jeżeli nasze ciało jest wypoczęte i takie gotowe do startu, to wtedy to takie wykrzykiwanie Panu Bogu, jak świat jest piękny, jest niezmiernie proste po prostu. I to jest ten ogień, który jest w Pani, a zawsze tak było? Jeżeli chodzi o ogień, to faktycznie moja mama mogłaby potwierdzić, że ja kocham ogień i świecę. Jako dziecko mam swój dorobek rozpalenia ogniska w kuchni na drewnianej podłodze, takiego małego, no niemniej podłoga to odczuła. No, ogień to życie, tak? Człowiek pierwotny dopiero kiedy odkrył ogień, zaczął żyć pełniej. Więc ten ogień jest ogień trawienny, mówimy, tak? Więc ten ogień jest nam potrzebny, ale musimy być uważni, bo ogień potrafi też unicestwić, więc o to chyba w życiu chodzi, żeby każdy aspekt, także ten ognisty, ujarzmiać. No wtedy dobra jest woda. A kto jest w domu ogniem, kto jest wodą, kto jest powietrzem? No cudnie. Kto jest powietrzem? Na pewno ziemią, taką stabilną jest mój mąż. Od 29 lat spinający rodzinę i dający taką przestrzeń nam wszystkim, a także sobie do funkcjonowania. Myślę, że tak jak w przyrodzie, to się bardzo zmienia i to się gdzieś przenika i uzupełnia, bo od początku jesteśmy małżeństwem takim wspierającym i bez podziału obowiązków na sztywno. Jeżeli ktoś ma tę przestrzeń, żeby ugotować czy wstawić pranie, to to robi. A jeżeli trzeba się zająć samochodem i ja mam tę przestrzeń czasową, to ja to robię. I to jest chyba jakiś taki pomysł na życie dobry. Bo nie ma tych pustych miejsc, bo jeżeli czegoś nie wypełniamy, no to zawsze coś może w to wejść, tak? Ja miałam takie bardzo trudne doświadczenie po śmierci syna, naszego najstarszego, że takie półtora dnia takiej ciemności w sobie, którą czułam i gdzieś może intuicyjnie, a gdzieś w tej też łasce zafunkcjonowało, żeby jak najszybciej wyjść z tej pustki, ponieważ jeżeli jest pusto, to mogą być niechciani lokatorzy, tak? Więc zawsze się trzeba uchwycić życia, żeby nie zostawiać tej pustki. Więc to, taką receptą to jest chyba uzupełnianie i przenikanie. To teraz zapytam mamę. Wspomina Pani o trudnym doświadczeniu, o stracie syna. Tak i myślę, że no to już 8 lat temu, 9 rok, że to jest w życiu rodziny taki przełomowy moment. A nas ocaliło to, że szybko zrozumieliśmy, że wszyscy jesteśmy chorzy. Wszyscy. I usiedliśmy i przegadaliśmy sytuację z trójką dzieci, z prawie dorosłym wtedy drugim synem i dziewczynkami, znacznie młodszymi córkami, że dopóki będziemy się trzymać za ręce i tworzyć krąg, to przetrwamy. Bo jeżeli ktoś z nas wyskoczy, niezależnie od tego, czy rodzic, czy dziecko, i uzna, że on jest w najtrudniejszym położeniu, że on jest w rozpaczy i że cały świat ma się zakręcić wokół niego, to byłoby dużo trudniej. Więc jakkolwiek jest to bardzo bolesne doświadczenie
I ta rana w sercu matki i ojca zawsze będzie, tylko ten ból albo możemy przekuwać, no to tak jak diament siebie szlifować, że bardziej i bliżej życia być, albo się poddać. Wtedy odpadamy. Zresztą nasz świętej pamięci Filip, który dopiero był ogniem i petardą i żył bardzo, był koszykarzem, żył intensywnie i zawsze uśmiechnięty. I on się przyśnił miesiąc albo dwa po przejściu. No, on wrócił do domu ojca, tak? I powiedział, że troski i trudy są jak mgła, która otula wiosenną łąkę. Głupiec myśli, że jest zimna i nieprzyjemna. Mądry wie, że dzięki niej łąka wzrasta, tak? I ty, mamcik, wzrośniesz, jak wyjdziesz z rozpaczy. Wyjdź z rozpaczy, bo idą bardzo trudne czasy. Ten sen to był dla mnie najpierw bunt taki, że trochę pokrzyczałam sobie do niego, skoro miał taki potencjał, tak? Później zrozumiałam i właściwie teraz zaczynam rozumieć te czasy, te dwa lata, w których jesteśmy, więc tu bardzo ten mój naturalny ogień i właściwie urodziłam się w jakimś takim radosnym otoczeniu i to mi towarzyszy niezależnie od trudności, to bardzo się przydaje mnie, a także ludziom, z którymi się spotykam, z którymi współpracuję, którym staram się też posługiwać. Więc to jest takie za darmocha lekarstwo, które leczy mnie, ale trochę też, mam nadzieję, wpływa na otoczenie, bo kiedyś mi ksiądz powiedział, w ogóle przejazdem byliśmy, jechaliśmy do przyjaciół, no i tak, a to tu pójdziemy na mszę, bo możemy nie zdążyć. No i ja idę po Jezusa, dochodzę, kapłan unosi mnie nad głową, i nie daje, więc takie w tej makrosekundach, Boże, co on we mnie zobaczył? Co się dzieje? Co się dzieje? Nie daje mi Jezusa. Taki był sędziwy kapłan i mówi do mnie, twoje drugie imię zawsze uśmiechnięta. I ciało Chrystusa ja przyjęłam, no i po mszy idę i mówię, ale proszę księdza, w ogóle. A on mówi, że ja przez całą mszę, no ponieważ kościółek jest malutki, jesteście obcy, nigdy was tu nie widziałem, obserwowałem panią i pani cały czas była uśmiechnięta. Jakby nie zdajemy sobie sprawy z tych komunikatów ciała, więc to jest takie fajne imię. Beatus, błogosławiona i szczęśliwa. Jeszcze dołożyć do tego zawsze uśmiechnięta, no to z tego jest ogień. To zdecydowanie właściwie to jest mieszanka wybuchowa. No tak. Kto w najtrudniejszych momentach był dla pani taką podporą? Czy trzymaliście sztamę rodzinnie, czy jednak... No jest tak, że jest ta jedna osoba, która trzyma mocniej. Zawsze. Jest ten jeden, który trzyma mocniej. Ważne jest, żeby stale nie był obarczony tym mikro-makro przewodnictwem. Więc przy pożegnaniu syna zobaczyliśmy, co znaczy dobrze zainwestować. Po pierwsze, były z nami setki osób, znajomych, dalszych znajomych, przyjaciół, plus cała moja rodzina, mama, moje rodzeństwo, tego samego dnia. I zobaczyłam, jak to morze ludzi płynęło za nami, to w podniesienie krzyża Filip przeszedł, więc też szczególny czas, a jego przyjaciel 8 września, też szczególny czas, tak? No, Pan Bóg sobie wybierał, w szczególnych dniach szczególnych młodzieńców powołał. Ale to morze ludzi, które płynęło za nami i tak nas po prostu otuliło w tym momencie. I taka cisza i słońce wrześniowego dnia i taki spokój, tak? Więc ta łaska, która była, bo ja tego dnia, kiedy się to stało, stanęłam przed obrazem Jezusa Miłosiernego i powiedziałam, że mogę Cię tylko bardziej pokochać albo znienawidzić i nie wiem, co zrobię. Więc z tej perspektywy ta szczerość też w relacji z Bogiem jest dla nas zdrowa po prostu. Bo ja naprawdę w tamtym momencie nie umiałam określić w ogóle, jaką mam relację z Bogiem. I to był i jest proces, bo jednak to przylgnięcie no, ocaliło nas. Ocaliło mnie i ocaliło nas, że funkcjonujemy w radości, że spokojnie wspominamy Filipa, że dziś córki już nastoletnie noszą jego bluzy,
ulubione i że jakby on jest, tak? To jest to świętych obcowanie, no on jest. Jest inaczej, tak? Ale a dlaczego jest. Filipa nie ma? Bo tak jak drugi raz się przyśnił, mamcik zrobiłem wszystko już dawno. Byłem dłużej ze względu na dziewczyny. Mój czas się wypełnił. Co to znaczy? Właściwy czas. Bóg zna właściwy czas i my tak nie lubimy mówić, także w kościele o śmierci. A przecież to jest brama, tak? To jest jakieś zaproszenie do życia w pełni. Ja myślę, że największą tragedią człowieka jest to, jeśli odkłada życie na później. Nie sama śmierć, tak? Tylko to jest wtedy zaskoczenie, bo jeśli w każdej chwili staramy się żyć intensywnie dobrze, widząc też drugiego człowieka, to kiedyś zapytali mnie studenci, jak były te zamachy terrorystyczne kilka lat temu. Pani Beato, boi się pani śmierci? Ja mówię, nie, chcę wierzyć, że nie. A ma pani schron? Ja mówię, nie. A właściwie mam, tak. Mam stałego spowiednika, mam dom, ale mam stałego spowiednika i staram się żyć tak, żebym w każdej chwili mogła przejść. Więc myślę, że dziś szczególnie, kiedy jesteśmy atakowani przez czerwone paski, no niektóre portale internetowe, naprawdę krew się leje i ta czcionka na pół ekranu. Więc sami dziennikarze epatujemy odbiorców lękiem. Żyjemy w takim, właściwie słowa straciły granice, bo kiedyś tragedia, dramat, no one były... Katastrofa, prawda? One były pozostawione naprawdę szczególnie traumatycznym, dramatycznym wydarzeniom. A dziś 31 tysięcy przebadanych osób z pozytywnymi, czy 40, dramat, kataklizm, armagedon. Ale właściwie jakby... to nie robi na nas, no nie sprawia, że włosy stają nam dęba na głowie, bo dodam też, że pani z zawodu jest dziennikarzem. Ja kiedyś, kiedy usłyszałam, że przelicza się informacje, i to w ogóle, to zabrzmiało strasznie, na trupokilometry, to byłam przerażona. A teraz myślę sobie, dobry Boże, jak to jest możliwe, że śmierć, tragedia tak bardzo nam spowszedniała. Pamiętam taką sytuację, ktoś mi opowiadał, że starsza pani, która spożywała posiłek wspólnie ze swoją rodziną i włączony był telewizor, to chyba była kolacja, to, no, jakieś informacje, jakieś wiadomości, tak? I tam podawane były informacje dotyczące tego, ile osób zginęło, wojna i tak dalej, i tak dalej. Ona odłożyła sztućce, spojrzała na bliskich sobie ludzi i powiedziała tak, jak to jest możliwe, że tam się dzieją tak straszne rzeczy, a wy spokojnie jecie kolację. Właśnie myślę tak, że od wielu, wielu lat jesteśmy przesyceni obrazami, więc najpierw Bliski Wschód, wojna, jakby ona dostała taką... Wojna i dramaty dostały taki człowieczy obraz, że w jakichś t-shirtach terroryści z kałachami, więc jeepy, przemieszczanie się, setki, 115 osób i tak dalej, więc śmierć nas wyrywa z butów, jeżeli jest jeden człowiek, tak? Bo w tej skali i w stu kilku osobach nasz mózg tego nie przekłada, ponieważ no gdyby sto kilkanaście osób z naszej rodziny miało zginąć, to się nie pomieści nam w sercu, nawet jako wyrwa. Więc te obrazy, my przywykliśmy, tak? My przywykliśmy, że przewijają się obrazy, że tam był wybuch, tam był zamach. Straciliśmy empatię też. Ale z drugiej strony nikt nas nie uczy tego, aby rozmawiać o śmierci. Nikt nas nie uczy tego, jak powinniśmy się zachować wtedy, kiedy odchodzi najbliższa nam osoba. Tak jak z życiem i ze zdrowiem, sami jesteśmy odpowiedzialni. Życia też nikt nas nie nauczył. Tak, życie nas nie uczy, jak jeść. No, mama nas uczy, jak jeść, tak? Tego nam potrzeba także w kościele, takiej spokojnej, pełnej miłości rozmowy o śmierci i takiej wpisanie w życie, w perspektywę,
Dlaczego jest to nam potrzebne? Wtedy będziemy odporni na lęk, ponieważ te 2 lata permanentnego stresu to jest bardzo osłabiają nasz organizm, ponieważ lęk osłabia nerki. Nerki są niezwykle ważne w naszym życiu, tak? Wydalają niepotrzebne toksyny, oczyszczają organizm, jakby, a strach, lęk, no strach nie jest zły, bo strach jest jednorazowy i krótki, tak? Wystraszyliśmy się psa, tak, to jest taki strzał. Ciach, adrenalina, zadziałaliśmy. Wystraszyliśmy się czegoś, zadziałaliśmy. A to jest diabelskie, bo my funkcjonujemy w lęku, tak? Więc to dzisiejsze, to świętego Jana Pawła II zawołanie, nie lękajcie się wtedy, to było jakby stanął i echo odbijałoby się od gór, jakby przenikało, tak? I ono wraca przez cały czas. To żyło w nas i wraca. Ale dzisiaj, proszę powiedzieć, a z kłóconym osobą w tramwaju, nie lękajcie się. Ojej. No, w najlepszym wypadku ludzie wyrzucą panią tak na pierwszym przystanku, ponieważ to musi zarezonować sercem, żeby człowiek się nie bał. A ludzie żyjący w lęku nie komunikują się z własnym sercem, tak? Więc to jest takie zagłuszanie, tysięcznymi historiami, ale też myślę, że my już jesteśmy w jakimś aspekcie śmierci, bo jesteśmy w oddaleniu. Zaczynamy jako cywilizacja funkcjonować nawet w rodzinie w oddaleniu. Czy może być coś gorszego niż przyjęcie tego oddalenia, tego lęku przed uściskiem, lęku przed przytuleniem, lęku przed bliskością, nawet w rodzinie? Czy może być coś gorszego? Przecież my się karmimy dotykiem, tak? My się karmimy. To jest nam do życia też potrzebne. To jest nam potrzebne, tak? No to ten jest kazus dzieci z domu dziecka nieprzytulanych. Jakże trudno im jest w dorosłości budować taką przestrzeń napełnioną. Nie jest to niemożliwe, ale mają trudniej niż dzieciaki, które wychodzą z domu przytulane. A dziś babcia boi się przytulić wnuczka, wnuczek boi się przylgnąć spontanicznie do babci. To jest jakiś aspekt śmierci. I temu się warto przyglądać i temu warto w każdej sytuacji mówić nie. Nie ma mojej zgody na oddalenie. Bo jeżeli świadomie pozwalam siebie oddalać od najbliższych, ani ich nie karmię, ani oni mnie. Bo wy w trudnych chwilach byliście razem. Trzymaliście się za ręce, tak byli naprawdę. Byli przyjaciele, była nasza słynna szokomama, sąsiadka, która tego dnia postawiła garnki na schodach i powiedziała: dzień dobry, nazywam się Bożena Szokalska. Pani syn przyjaźnił się z moimi dziećmi, przyniosła mi jedzenie. Więc ja nawet nie pamiętam, czy my zjedliśmy to, co dostawaliśmy, ale to towarzyszenie nam innych ludzi, ta taka postawa, czy ktoś powiedział kiedyś, co siejesz, to zbierasz. I w istocie tak jest, bo oni wszyscy stanęli, tak? To też mi dało taką staranność, że jeśli ktoś z bliskich moich znajomych czy pracowników odchodzi, ja staram się być przynajmniej na mszy i przyjąć Jezusa Chrystusa, jakby pamiętając ten obraz, który mnie niósł, tych ludzi. To było jak taki dywan, miałam takie poczucie i takiego przytulenia przez tych ludzi. Więc to jest ważne, żebyśmy towarzyszyli ludziom w trudnych chwilach. Pani stanęła przed obrazem Jezusa Miłosiernego i właściwie nie zadała pytania, powiedziała tak: albo będę Cię kochać, albo koniec z nami tak naprawdę. Ja się zbuntowałam, bo stanęłam i powiedziałam: kurczę, nie wiem, co zrobię. No, chciałabym przylgnąć i bardziej Cię kochać, albo Cię znienawidzę. Ja nie wiem, co się stanie. I to jest taki moment, kiedy wobec świata, najbliższych, a zwłaszcza Boga, musisz być w szczerości. Tak. Bo wszelkie udawanie... Ja pamiętam, jak kiedyś byliśmy w Krynicy i trafiłam na adorację i zaczęłam coś tam opowiadać Bogu, opowiadać, bo rodzina była na nartach, ja już z powodu kontuzji nie. No i nagle słyszę taki głos, powiedz tak zwyczajnie, w środku słyszę ten głos. Ja mówię, czyli jak? Po prostu, jak do taty.
I zaczęłam płakać, ponieważ mój tata był sparaliżowany przez 40 lat, moja mama jest świętą za życia już, więc ja zawsze przychodziłam jak dziecko, które nie chce sprawiać trudności, tak? I opowiadałam już o rozwiązaniach, a trudności zostawiałam sobie. To jest ten rodzaj maski, które dziecko zakłada. Tak, tak, absolutnie. I tak się nauczyłam, że do Boga też chciałam chodzić z rozwiązaniami. I nie wiedziałam, co to tak zwyczajnie, tak wszystko wywalić, powiedzieć, ale ja nie dam rady. I od tego spotkania właśnie w tej Krynicy, w tym kościele, myślę, że czasem nadużywam nawet. Mówię, kurczę, no nie dam rady, nie? No, ty widzisz mnie w tym położeniu, nie dam rady. Ktoś, kto zna Panią i obserwuje Panią gdzieś z boku, to tak sobie myśli, no ale jak to, ona nie da rady? Przecież to jest ta przebojowa kobieta, która zawsze daje radę. Co by się nie działo, waliłoby się, paliłoby się, a ona zawsze da radę. Ja Pani zadałam pytanie, dlaczego Filipa nie ma, a czy to pytanie zadała Pani Bogu? Nie. I to była łaska, bo ja w dniu pogrzebu brałam prysznic i zaczęłam śpiewać Barkę. I Pan, kiedy stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za Nim. I to była ta odpowiedź, którą dostałam na pytanie, którego nie zadałam. Bo ta partykuła, dlaczego, ona nas oddziela od człowieka i od Boga. Jeżeli ona zaczyna funkcjonować w naszym życiu, że ciągle, a dlaczego mnie to spotkało? A dlaczego tego nie mam? A dlaczego inni mają, a ja nie mam? A dlaczego ona jest zgrabniejsza? Ta partykuła to jest nasz wróg. Więc jak ją odsuniemy, to dlaczego, to mamy zaufanie. To już mamy taką większą, prostszą drogę do bycia w zaufaniu wobec świata i wobec siebie, bo ta moja częściowa maska, ja długo uczyłam się mówić, że no, pomóż mi, tak? Bo łatwiej jest dawać i łatwiej jest pomagać. To ja ci pomogę. Poprosić. Właśnie, to ja ci pomogę, a to słowo pomóż mi, no to jest takie słowo, kiedy no, garda jest opuszczona. I tak i nie. To jest to słowo, które daje przestrzeń drugiemu człowiekowi, żeby zobaczył swoją pełnię. Żeby zobaczył, jak wiele może dać tobie i mnie. Że to też jest kwestia zaufania. Bo my odsuwamy, tak, drugiego człowieka, nie pozwalając mu pomóc. Ja miałam taką sytuację, że byłam po operacji, jakimś drobnym zabiegu i napisała do mnie znajoma, czy zupę ma taką i tak dalej, i tak dalej. I ja wiedziałam, że mam, chciałam powiedzieć, że dziękuję, bo wszystko mama i siostra przygotowały, ale poczułam, żeby tego nie robić. I to spotkanie moje z tą kobietą i pomiędzy nami te siatki z jedzeniem i taka godzinna rozmowa, bo to jest najświeższe doświadczenie tego Bożego Narodzenia, ponieważ ja często się zastanawiałam, jak to było, Maryja utrudzona, jako kobiety rozumiemy, chcesz się położyć, No, chcesz się utulenia, bo za chwilę wydasz życie, tak? To życie, które w tobie jest. Boże, jak ona musiała się czuć w tym odpychaniu i braku miejsca? I nagle okazało się 23 grudnia, że ja mam gorączkę, 39 stopni, ropień, źle rozpoznany tam wcześniej przez medyków. I właściwie już moja przyjaciółka mi mówi, ty musisz być operowana i te pół dnia na sorze, na kolana, bo w takim szczególnym położeniu, że nie mogłam siedzieć, a nie dałam rady stać. I później to, co się działo i ten spokój na tym sorze, że znajomi chcieli mi załatwiać jakieś po znajomościach szpitale i ja mówię, wiecie co, albo jestem córką, siostrą Jezusa i On zadba o mnie, albo to wszystko nie ma sensu, a jeśli jestem dzieckiem Boga, to i pod płotem w Pruszkowie będzie dobrze, bo jeśli nie jestem, to i w innym szpitalu prywatnym będzie źle. Więc to, co dla mnie było taką łaską, to totalny spokój. Ja na tym sorze się czułam jak w takiej bańce, bez upływu czasu, wśród ludzi wypychanych, przywożonych przez karetki staruszków, wypychanych na święta, więc doświadczyłam tej ich nędzy, to jest kiedy najbliższa rodzina ich wypycha. I
I doświadczyłam tej sytuacji, że nagle jest, nie, nie, jeszcze do innego szpitala musi pani jechać, czyli ja już jestem w kolejnym miejscu od rana, bez jedzenia, już w gotowości do operacji. I takie powiedzenie, nie, nie każcie mi walczyć, kiedy jestem słaba. I kolejny lekarz, który jak jakiś cherubin, patrzy na ciebie i mówi, szykujemy salę operacyjną, za chwilę będziesz się lepiej czuła. Wiecie, i to jest takie pokazanie, że z tej ciemności, z nędzy, z bólu wchodzisz w jasność. I że tak wygląda nasze życie, żeby tego się nie bać. I ta Wigilia, kiedy ja obłagałam męża, żeby z córkami pojechali do siostry, tam była też moja mama, ja zgasiłam światło w sypialni i tak cały świat się łamał opłatkiem, my się połamaliśmy przed ich wyjściem. I to dotknięcie tej atmosfery, tej groty, to dla mnie, jakkolwiek no, nie zamawiam następnych świąt z już nie mikrooperacją, nie, okej, okay, to i tak nie wiem, co będzie, ale to było głębokie doświadczenie spotkania z malutkim Jezusem. Jaki jest ten maleńki? Pachnie. Ma wszystko, czego potrzebujemy. Ma niewinność, ale też siłę. Ma taką pełnię życia, taką właściwie takie zazipowane życie w sobie, to maleństwo, że tylko wystarczy to rozpakowywać, poznając jego. Kiedy on rośnie, my przybliżając się i poznając to, co nam zostawił, czerpiemy z tej energii, ale przede wszystkim ufność, taka ta ufność, która mi towarzyszyła 23 grudnia, że z żadnej nerwowości, tak? Takie totalne zaufanie tę ufność niesie maleńka dziecina, tylko my pomiędzy dopiekaniem karpia, sprawdzaniem innych rzeczy, odgrzewaniem pierogów, tak trudno jest się wbić, tak? Więc za te lata mojego nie wbijania się, tylko nadmiarowego gotowania i takiego zapędzenia, nagle dostałam taką Wigilię i takie spotkanie i takie zaufanie i taką ciszę, która niesie. To jest ta cisza, która niesie. No, zaczęłyśmy od pustyni, a tak czy owak wróciłyśmy do ciszy. To przeskakujemy krok dalej. A proszę powiedzieć, jaki jest ten, który wstał z martwych? A ten, który wstał z martwych, on jest taką miłością, której nigdy nie pojmiemy z naszej ludzkiej perspektywy. W każdym aspekcie i w tym fizyczności, czyli przyjęcia bólu niewyobrażalnego i w tym wybaczeniu łotrom i w tym spotkaniu z kobietami mocnym. Nie płaczcie nade mną. I myślę w tym przejmującym spotkaniu syna z matką, kiedy się skrzyżowały ich oczy. Tacy jesteśmy, pani Kasiu, mali w tym. Kiedy próbujemy to zdefiniować, bo myślę... Szukamy roli dla siebie tam wśród stojących pod krzyżem. Ja tam stałam na kontemplacji ignacjańskiej. Muszę powiedzieć, że nie jest to dumny obrazek, bo wcale nie jestem taka przekonana, czy byłam tą płaczącą niewiastą, czy może aktywistą żydowskim, który wyobrażał sobie, że Jezus przynosi wolność, tak? Że Jezus rozwali system. Więc gdyby stawiać się co tydzień czy raz w miesiącu tam, myślę, że za każdym razem trochę w innej roli będziemy, bo to chyba jest suma doświadczenia, gotowości i czystości serca w tym momencie. Wspomina pani o tym skrzyżowaniu spojrzenia Jezusa z Maryją. To mi bardzo pomogło, obraz z Pasji, pod który Bella Gibsona podłożono muzykę Michała Lorenza i Olga Szyrowa śpiewała, tak? Ave Maria. I Michał najpierw mi wysłał link do tego, a później szybko zadzwonił, skasuj to, skasuj, bo uznał, że dla mnie matki, która niespełna rok
wcześniej pożegnała syna, to będzie zbyt traumatyczne, a to było uwalniające, ponieważ ja patrząc na Maryję w filmie i będąc niesiona niesamowitą muzyką i głosem tej Szyrowej, ja zrozumiałam, że nasze doświadczenia w porównaniu z doświadczeniem Matki Bożej, nawet tak traumatyczne, one i tak wpisują się dopiero w jej doświadczenie, ponieważ ona od początku miała miecz przeszyje ci serce. Jakby z jej świadomością ona niosła tę tajemnicę. I to towarzyszenie, i to patrzenie na poniżenie syna, myślę, że dla matki nie ma boleśniejszego niż bezradność i poniżenie. Więc to jest taki właściwie apel do wszystkich matek i ojców świata. Jeżeli uważasz, że to już jest nie do udźwignięcia, wejdź w ten obraz. Wejdź w ten obraz takiego skrzyżowania wzroku. Wejdź w ten obraz takiego totalnego zaufania. I wejdź w ten obraz, że śmierć nie jest ostatecznością. Bardzo dziękuję. Bardzo. Dziękuję i naprawdę wszystkim życzę dobrego życia. Jak będzie dobre życie, to będzie dobra śmierć kiedyś.